Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj opowiem o tym, dlaczego liberalizm jest grzechem. Zapraszam. Myślę, że dla wielu ten tytuł może być szokujący, no bo Myślę, że wielu widom jednak słowo liberalizm będzie się kojarzyło bardziej pozytywnie niż negatywnie. Bez wątpienia bardzo wielu od samego początku już wie o co chodzi, ale jednak myślę, że temat jest dość kontrowersyjny. Otóż zacznijmy od tego, że sam liberalizm może być rozumiany na wiele różnych sposobów, ale skoro używamy jednego słowa, to najprawdopodobniej jakiś wspólny mianownik będzie dało się znaleźć. Tak standardowo wyróżnia się trzy duże gałęzie liberalizmu: z jednej strony gałąź polityczną, z drugiej strony gałąź gospodarczą i z trzeciej strony gałąź społeczno-kulturową. Ja tutaj będę mówił przede wszystkim o tej społeczno Kulturowej. Natomiast wszystkie łączy pewna gloryfikacja wolności: wolności od przymusu, od jakiejś zewnętrznej ingerencji, od jakiejś zewnętrznej władzy, która jednostkę do czegoś zmusza. A więc liberalizm zawsze będzie systemem bardziej indywidualistycznym niż kolektywistycznym. To jest cecha wspólna. W liberalizmie politycznym będzie chodziło przede wszystkim o wolności obywatelskie, o wolność obywatela, w relacji w jego relacji do państwa. w liberalizmie gospodarczym będzie chodziło przede wszystkim o wolności gospodarcze właśnie, czyli o wolności powiedzmy ekonomiczne, wolności jednostki do prowadzenia własnego biznesu. Liberalizm gospodarczy, więc będzie miał zawsze tendencję do tego, żeby gloryfikować wolny. Rynek. I na końcu najważniejszy z naszego punktu widzenia liberalizm, mianowicie liberalizm społeczno-kulturowy, który głosi, że jednostka nie powinna być w żaden sposób ograniczona w swoich działaniach jakimiś normami społeczno-kulturowymi. Moralność powinna być pozostawiona całkowicie jednostce według liberalizmu społeczno-kulturowego, i tylko i wyłącznie właśnie wolność drugiej, innej jednostki może stanowić jakieś, jakieś prawo, jakąś zasadę do ograniczenia wolności jednostki, a więc wolność. Myślę, że na przykładzie tego liberalizmu. Społeczno-kulturowego, najwyraźniej widać, że wolność jest tutaj traktowana jako naczelna zasada. Wolność jest ponad wszystkim innym. Nie ma już nic na poziomie moralności, co byłoby wyżej. Tylko i wyłącznie właśnie ta wolność jednostki stanowi jakąś normę ograniczającą wolność innego człowieka, wolność drugiego człowieka. Nie ma nic wyższego od tejże wolności. Czy to jest słuszny punkt widzenia? No myślę, że dla większości widzów jest oczywiste. Że nie. W przypadku liberalizmu społeczno-kulturowego jest to dla katolika, czy powinno być to dla katolika oczywiste, że ta gałąź liberalizmu jest, jest ściśle niezgodna z katolicką moralnością i ze zdrowym rozsądkiem. Nie oznacza to jednak, że nie ma tam czegoś, co jest ziarnem prawdy. I takie ziarno prawdy może być nawet całkiem duże. I teraz taka większa dygresja na temat różnego rodzaju herezji i błędnych filozofii. Otóż wszystkie herezje, wszystkie błędne filozofie, wszystkie rewolucje w naszym świecie chrześcijańskim i postchrześcijańskim i w naszym kręgu kulturowym są w praktyce herezjami, to znaczy, są wyjęciem jakiejś jednej prawdy, i zrobienie z niej pewnego absolutu, uczynienie jakiejś jednej prawdy, osią wokół której obracamy całą rzeczywistość. Bierzemy jedną prawdę i czynimy z niej fundament. Na niej nadbudujemy później cały nasz system filozoficzny, system moralny, system ekonomiczny. I tak właśnie jest z liberalizmem. Liberalizm jest w tym sensie taką chrześcijańską herezją. Tak, jest on zdecydowanie chrześcijańską herezją. Nie przez przypadek powstał on właśnie w naszym kręgu kulturowym. To właśnie chrześcijaństwo ze swoim umiłowaniem wolnej woli i pewnym indywidualizmem, bo chrześcijaństwo jest systemem, który nosi wyraźnie znamiona pewnego indywidualizmu. To jest taki bardzo zdrowy indywidualizm, ale jednak jednostka to ostatecznie jednostka, każda odpowiada przed Panem Bogiem za swoje moralne uczynki, niezależnie czy to jest niewolnik, czy to jest cesarz. Jest tam wiele w, w systemie moralnym, filozoficznym, katolickim jest bardzo wiele takich, takich podstaw do tego, żeby mogło się to wynaturzyć w właśnie taki liberalizm. Bo z każdej prawdy można zrobić herezję. Każdą prawdę można wyabsolutyzować do tego stopnia, że staje się czymś potwornym. I tak będzie w przypadku również wolności. Również wolność można wynaturzyć, również z wolności można zrobić herezję, również z wolności można zrobić podstawę do wielkich zbrodni. Żeby lepiej zrozumieć to, co powiedziałem o herezjach, podam pewne przykłady. Rewolucja protestancka bierze prawdę o tym, że Chrystus jest jedynym pośrednikiem, i czyni z niej absolut, nie dopuszczając, żeby pośrednik sam posłużył się innym pośrednikiem. Podobnie bierze prawdę o zepsuciu ludzkiej natury, i czyni z niej absolut, fundament całego systemu religijnego, czym nie powinna ta prawda być. Jest to jedna z praw, tak? Ludzka natura jest zepsuta, ale jest wiele innych praw, które to równoważą, sprawiają, że, że jest to. Element wyważonego systemu religijnego, a nie właśnie herezja, czyli prawda, która urosła i zdziczała, pożerając, pożerając swoje, swoje najbliższe otoczenie. Bo tak się dzieje w przypadku takich idei, które są słuszne, ale które nie są okiełznane przez idee im pokrewne albo idee, które mają być może niekoniecznie pokrewne, ale przeciwne, tak trochę w cudzysłowie wobec nich, to znaczy równoważące tą jedną ideę. Na przykład właśnie w przypadku grzechu pierworodnego mamy z jednej strony doniosłość łaski, z drugiej strony jednak dobroć tej natury, która jest stworzona przez Pana Boga i zło, które nie jest w stanie tej natury całkowicie zdeprawować. Nawet komunizm bierze jakieś fakty i czyni z nich pewien Absolut. Powiedzmy, że bierze pewną obserwację dotyczącą, dotyczącą wykorzystywania grup społecznych mniej uprzywilejowanych przez te bardziej uprzywilejowane. Bierze jakąś prawdę a propos istotowej równości człowieka i czyni z tego absolut który później, no właśnie tutaj w tym przypadku bardzo wyraźnie przeradza się w potwora i pożera inne, nie tylko idee, które są dookoła, ale później pożera i swoich własnych nosicieli, co zawsze będzie się działo w przypadku idei, które oszalały i zdziczały. Liberalizm będzie więc polegał na uczynieniu z wolności takiego absolutu. Ale skoro nie wolność jest tym absolutem, to co? Zacznijmy od tego, czym jest wolność? Otóż wolność polega na możliwości wyboru dobra. Jeśli tak zdefiniujemy wolność, to od razu taki, taka absolutystyczna wersja liberalizmu musi. Upaść. Od razu nie ma ona sensu, jeśli zdefiniujemy wolność jako możliwość do wyboru dobra, bo już w tej definicji będzie widać, że wolność jest na coś ukierunkowana, a więc jest od czegoś zależna, a więc nie jest absolutem. Dlatego ta definicja wolności nie jest tą liberalną definicją wolności. Liberalna taka definicja wolności, która najbardziej odpowiada ideom liberalnym, to jest. To jest Wolność od wszelkiego przymusu. Nie przez przypadek to jest zdefiniowane negatywnie. Bo to, co jest osią, podstawą i fundamentem, tego, to trudno jest zdefiniować pozytywnie. To będzie najłatwiej właśnie jeśli już nie ma nic, co, co jest ważniejsze, bardziej fundamentalne, bardziej podstawowe, to wtedy pozostaje to zdefiniować tylko właśnie jako wolność od czegoś, co jest w jakiś sposób negatywne. Wolność od przymusu, tak będą, tak będą definiowali liberałowie wolność. Nie taka jest zdroworozsądkowa jej definicja. Nie na tym polega wolność, że mam na przykład prawo razem z, powiedzmy tak, zbieramy się z dwudziestoma znajomymi i postanawiamy popełnić zbiorowe samobójstwo. Nie na tym polega wolność, że mam do tego prawa i że nikt mi w tym nie przeszkodzi. Nie na tym polega wolność, że człowiek, który oszalał, będzie miał prawo do tego, żeby strzelić sobie w głowę. Nie na tym polega wolność, że człowiek, który jest w jakiejś głębokiej depresji, będzie sobie podcinał żyły. Nie na tym polega prawdziwa wolność. Tak, na tym polega wolność według, według takiego, powiedzmy, skrajnego liberała w tym właśnie kontekście, kontekście społeczno-kulturowym. Ale nie na tym polega prawdziwa wolność. Jeśli ta katolicka definicja wolności jest słuszna jako możliwość wyboru dobra, to wolność jest zależna od tego, co jest dobre. No i tu dochodzimy do kolejnego pytania: czymże jest to dobro? Zacznijmy od tego, że dobro zostaje rozpoznane rozumem. Będzie pożądane przez wolę, ale rozpoznane będzie rozumem. To rozum rozpoznaje prawdę i dobro i te prawdy ogólne, te transcendentalia, prawda i dobro, to je należy uczynić tą osią, wokół której kręci się cała nasza rzeczywistość, ale zaraz wyjaśnię to dokładniej, bo zacząłem od pytania, czymże jest to dobro, ale no myślę, że jest to już jakaś część odpowiedzi, że jest to coś transcendentalnego, coś najbardziej ogólnego z tych rzeczy, które możemy dostrzec w naszym świecie. Prawda to jest to, co jest. Prawdą jest, że w tej chwili siedzę tutaj na tym fotelu w Józefowie. Nieprawdą jest, że w tej chwili, gdy to mówię, jadę samochodem do Krakowa na przykład. Prawda to jest to, co jest. Prawdą jest, że 2 plus 2 równa się 4. Jeśli ktoś twierdzi, że nie, bo można to tam sobie opisać jakoś inaczej, to proszę na przykład spróbować wytłumaczyć to Urzędowi Skarbowemu. Jak sobie inaczej policzycie, że wasze relatywne teorie, proszę spróbujcie to im wytłumaczyć. Jak wam się uda ich przekonać, to wtedy szafoba, to wtedy czapki z głów to trochę tak pół żartem, ale pamiętajmy o tym, że wszelki relatywizm co do prawdy kończy się przy biurku to znaczy każdy, kto jest takim idealistycznym, relatywistycznym filozofem, że tu nic nie jest pewne, to jak tylko odchodzi od swojego biurka i przestaje filozofować, to od razu już żyje jak realista. To jest najprostszy dowód, choć nie w sensie logicznym, ale w sensie takim zdroworozsądkowym jak najbardziej. Najprostszy dowód na to, że taki relatywizm poznawczy jest bzdurą. Skoro on działa tylko jako teoria, a w praktyce każdy żyje jak realista i będzie liczył swoje podatki z z zasadami matematyki i nie tylko podatki, ale będzie oczekiwał że od tych, którzy mu coś są dłużni, że dostanie dokładnie tyle, ile, ile oczekuje, że dostanie i nie uwierzy, że tutaj jakiś coś, on, jego dłużnik, inną matematykę uznaje, albo że ten bank jest tak naprawdę inny, bo przecież nasze zmysłowe poznanie nie jest pewne i nie, nie mamy prawa wyciągać jakichś ogólnych wniosków z naszych takich zmysłowych, zmysłowych doznań, ale. Przepraszam, bo trochę wszedłem w dygresję. Prawda to jest to, co jest. A dobro to jest to, co jest takie, jak być powinno. Dobro to jest takie, to jest to, co jest takie, jak być powinno. Cóż to znaczy, otóż w świecie stworzonym istnieją rzeczy, które są obarczone również pewnymi brakami, gdzie brakuje czegoś, co być. Powinno. Wtedy mówimy o pewnym złu. O złu, które przyczepiło się trochę, w cudzysłowie, do jakiegoś bytu. I wtedy mamy do czynienia właśnie z brakiem dobra. A więc dobry telefon to jest taki telefon, który jest taki, jak być powinien. Czyli taki, który spełnia swoją funkcję. Dobry samochód to jest taki, który jest taki, jak być powinien. Czyli taki, który spełnia swoją funkcję. Dobro jest obiektem woli. Czyli. Dobrym jest to, co jest godne pożądania. A coś jest godne pożądania właśnie dlatego, że jest takie, jak być powinno. I oczywiście najbardziej prawdziwy i najbardziej dobry jest Bóg, który jest czystym aktem, gdzie nie, gdzie nie ma żadnej możności, tam jest i pełnia bytu, i pełnia dobra jednocześnie, bo Bóg jest całkowicie taki, jak być powinien. My natomiast ze względu na to, jak i całe stworzenie, że jesteśmy zmieszaniem aktu i e, możliwości, e, ze względu na to, jesteśmy też zmieszaniem e, tego, co jest, e, co jest i tego, czego nie ma. Czyli są w nas pewne braki. E, jesteśmy zmienni, ale też braki poznawcze, ale coś wiem, czegoś nie wiem, coś wiem, ale coś wiedziałem, ale coś zapomniałem. Tam ciągle są pewne braki, a więc jest cały czas w nas pewne zmieszanie. E, i dobra, i pewnego zła, czyli braków, które być w nas powinny. Cały czas mamy też oczywiście jakieś niedoskonałości moralne, coś, co być w nas powinno, ale czego jednak w nas nie ma. A więc dobro jest pewną kompletnością danej rzeczy. Gdy mówimy o jakiejś rzeczy, że jest dobra, mamy na myśli, że jest taka, jak być powinna. Więc jeśli jakiś uczynek nazywamy dobrym, to mówimy, że jest on taki, jak być powinien. I to jest myśl dla etyki bardzo ważna. Otóż praktycznie wszystkie uczynki nasze, które bierzemy tak in abstrakto, one są same w sobie dobre. Strzelanie z pistoletu jest same w sobie samo w sobie dobre. No ale jeszcze może być w tym pewien aspekt zło, zła. wtedy gdy strzelamy tam gdzie nie trzeba. wtedy Dochodzi do tego aspekt, brakuje tam pewnego dobra, które być powinno, to znaczy wymierzenie w odpowiedni cel, i przez to ten uczynek staje się moralnie zły. Ludzka płciowość i jej realizowanie jest dobre. Natomiast może i tutaj dojść pewne zło, czyli pewien brak jakiegoś dobra, czyli brak uwzględnienia celu. Jakieś nieuporządkowanie, czyli postawienie na pierwszym miejscu przyjemności zamiast celu, do którego ta płciowość służy. I to sprawi, że ten uczynek, który człowiek sobie zaplanował albo spełnił, jest moralnie zły, bo jest tam pewien brak koniecznego dobra. Gdy więc definiujemy wolność jako. Możliwość wyboru dobra, to oczywiście bardzo mocno tą wolność już ograniczamy. Zawiera się w tym ten aspekt wolności od przymusu. No bo jeśli wolność oznacza możliwość spełnienia tego, co jest dobre, no to jednak nikt nie ma prawa, na przykład zabronić nam wyjść na spacer do lasu. Faktycznie taka definicja wolności broni również swobód obywatelskich. Bez wątpienia, tak. Ale. Nie stawia ona tej wolności jako najwyższą wartość, jako najwyższe dobro. Stawia ją jako coś, co służy do wyboru tego dobra, które musi zostać rozpoznane przez rozum. I tak człowiek poznaje przez rozum, co jest dla niego dobre, a co jest szkodliwe. Rozpoznaje na przykład właśnie przez rozum, jaki jest cel naszej płciowości. Rozpoznaje, że jest to zrodzenie i wychowanie. Potomstwa rozpoznaje, że do tego, żeby społeczeństwo istniało i się rozwijało, jest potrzebny pewien konkretny sposób korzystania z płciowości. Ten sposób, który będzie dobry dla potomstwa, dobry dla społeczeństwa, dobry dla rodziny. Rozpoznaje również, że sposób, który jest nastawiony na własną tylko przyjemność jest sposobem, który jest niezwykle szkodliwy i dla społeczeństwa, i w pierwszej linii dla jednostki. Która bardzo łatwo wchodzi w uzależnienia od spełniania, osiągania tej przyjemności, od uzależnienia, które jest szalenie niebezpieczne. To kwestia redukowania receptorów dopaminy. To psychologicznie jest bardzo proste do zrozumienia. Podziękuję na przykład materiał na Wojnie Idei na ten temat. To jest bardzo fajnie tam omówione, właśnie w kontekście takim, jak bardzo. Yy, Pornografia ma dewastujący wpływ na ludzką psychikę. To jesteśmy bardzo łatwo w stanie rozpoznać. Kościół to rozpoznał e, na. Tysiąc lat zanim, Na 1000 lat przed, zanim zostało to naukowo zbadane, dlaczego to tak działa, a dlaczego nie. W zasadzie można powiedzieć, że i na 2000 lat, choć pewnie wcześniej mniej to była refleksja, a po prostu przyjęcie tego, co zostało zawarte w objawieniu, ale w ogóle nie o tym teraz mówimy. Chodzi o to, że człowiek jest w stanie rozumem rozpoznać, co jest dla niego. Dobre. I to jest nasz obowiązek. Dlatego powiedziałem, że tym aksjomatem, tą osią, wokół której nasze życie, nasza rzeczywistość powinna się ukręcić, to jest prawda i dobro. I w tym faktycznie zawiera się wszystko. To jest trudniejsze niż przyjęcie jakiegoś takiego jednego aksjomatu o wolność. I ona jest najwyższym dobrem i wszystko inne jest, schodzi na drugi plan. To jest łatwiejsze oczywiście przyjąć jako aksjomat jakąś jedną partykularną rzecz. O zepsucie ludzkiej natury jest najważniejsze, to jest aksjomat, wszystko inne już jest trzeciorzędne. Łatwiej jest tak zrobić, bo wtedy układa się taka etyka dosyć prosta, zwykle powiedzmy ustępująca pewnym ludzkim słabościom, wygodna, prosta i szybka. Dlaczego wygodna, prosta i szybka? No bo e, jeśli ludzka natura jest całkowicie zepsuta, no to i tak nie ma znaczenia, co z nią robimy. Nie musimy o nią dbać, nie musimy walczyć z grzechem, bo i tak ta natura jest tak zepsuta, że cokolwiek byśmy nie zrobili, to i tak będzie źle. E, jeśli przyjmiemy za aksjomat wolność, to jest najwyższa wartość. No to znowu, jeśli ja coś sobie postanowiłem i chcę zrobić, to nikt nie ma prawa mnie powstrzymywać, nikt nie ma prawa mi powiedzieć, że robię coś złego. Bardzo wygodny system. A dużo trudniej jest przyjąć jako aksjomat prawdę i dobro. Stwierdzić, że musimy naszym rozumem szukać prawdy, szukać jak jest i szukać, co jest dla nas dobre. To jest wymagające, tak. Ale to jest po prostu dobre. To jest po prostu skuteczne. To prowadzi do rozwoju jednostki i do rozwoju społeczeństw. To prowadzi. Zarówno do celu doczesnego, jak i do celu nadprzyrodzonego. Dlaczego? Dlatego, że jeśli szukamy prawdy, no to ją znajdziemy. To znajdziemy prawdę o to, skąd wyszliśmy i dokąd wracamy. Znajdziemy naszego Stwórcę, bo taki jest nasz rozum, że sięga dalej, sięga poza to, co materialne, właśnie zajmuje się transcendentaliami, zajmuje się ogólnymi pojęciami, sięga wieczności. Spójrzmy na to, że nie potrafimy sobie wyobrazić nieskończoności. Zawsze, gdy wyobrażamy sobie jakąś ilość rzeczy, a wyobraźnia jako to, ta, ta materialna jednak władza, która, gdzie wyobrażamy sobie jakieś rzeczy, ona zawsze pokazuje nam ograniczoną ilość rzeczy. I nawet jak sobie wyobrażamy nieskończoność, to i tak wyobrażamy sobie, sobie skończoną ilość, która jest tak wielka, że nam przypomina nieskończoność. Ale możemy tymi nieskończonościami operować. Rozum jest w stanie ogarnąć nieskończoność rozum wychodzi poza to co materialne, sięgając do transcendentaliów i wskazuje nam przez to, że nasze powołanie jest spoza tego świata i nasze źródło jest spoza tego świata i nasze powołanie jest spoza tego świata. Wskazuje nam na wiarygodność objawienia. Wskazuje nam na to, że Pan nasz Jezus Chrystus prawdziwie był synem Bożym. Wskazuje nam jakie jest nasze źródło i nasz cel i później wskazuje nam faktycznie co do tego celu prowadzi, co od niego Odciąga. I to dlatego możemy powiedzieć, że prawda i dobro są tym aksjomatem, są tymi aksjomatami, są tymi podstawami. To nie jest tylko wskazanie na taki prosty, jeden, konkretny fundament. Tak, to wymaga badania rzeczywistości, to wymaga, wymaga refleksji. Tak, to jest trudniejsze, ale to jest godne człowieka. W przeciwieństwie do tych wszystkich herezji, które wymieniałem wcześniej, czy to. Liberalizmu, czy to komunizmu, czy to protestantyzmu, czy to ateizmu, czy czegokolwiek innego. To jest naprawdę godne człowieka, żeby szukać prawdy i dobra. I tego Wam wszystkim, moi drodzy widzowie, życzę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Dei Mater Alma ad quesem per virgo felix celi porti.